Za chwilę smak twoich ust. To nie jest zwykły program podróżniczy. Posmakujcie, jak wspaniale żyje się w Miami. Wybierzcie się do Amsterdamu. Odkryjcie magię Machu Picchu. Naprawdę niesamowite. Zaszalejcie w Singapurze. Zrelaksujcie się na wulkanicznej Islandii. Jesteśmy na Błękitnej Lagunie? Zwiedzaj świat z Mundo Show w weekendy o 18 w Zon Romantika. Na ile lat wyglądasz? Jakieś 55. 43? To było brutalne, szokujące. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i cofnąć zegar. Każdy chciałby cofnąć czas, ale co można osiągnąć przez kilka dni? Bez bólu nie ma efektów. Strasznie bolało. Wiesz, co cię postarza? Twoje nastawienie. A wyniki cię zaszokują. To niesamowite. 10 lat mniej. W Zone Club. Za chwilę ojciec Korache. Pociągająca Lolicka. Nazywam się Fernando. Anita? Której nie można się oprzeć. Podoba mi się, pani Antonio. Ale anielska twarzyczka skrywa naturę demona. Uważaj. Zwariowałaś? Niebiańskie przyjemności i piekielne cierpienia. Zadowolona? Anita, od poniedziałku do piątku o 22 w Zone Romantika. Za chwilę ojciec Korache. Jestem czwarta z sześciorga rodzeństwa. Pochodzę z licznej rodziny, co w ostatnich czasach nie jest zbyt częste. Jak mówi piosenka, urodziłam się w samej stolicy. Caracas. W wielu sprawach jestem bardzo dorosła, poważna, zaangażowana i zdyscyplinowana. Jednak zdarza mi się, że zachowuję się jak dziecko. Jak rozpieszczona córeczka mamusi, to także część mnie. Taka już umrę. Ci, którzy mnie kochają, muszą mnie taką zaakceptować. Świat należy do tych najzdolniejszych, którzy chcą go podbić. Mężczyzna czy kobieta, jeśli ma ochotę, niech próbuje. Uroda. Zawsze zmywam makijaż przed snem, niezależnie od tego, o której się kładę. Muszę być wyjątkowo zmęczona, jeśli w nim zasnę. Kariera. Niektórzy patrzą na mnie jak na Miss Świata. Aktorkę. Albo aktorkę, która również była Miss Świata. Każda postać, którą przyszło mi grać, odpowiadała jakiemuś momentowi w moim życiu. Nie byłabym tak wiarygodną Altagracią del Toro 10 czy 15 lat temu. Nie byłam wtedy wystarczająco dojrzała aktorsko i jako człowiek.
Trudno mi było wziąć na siebie odpowiedzialność za całą zmysłowość i seksualność Raisy Alarcón. Byłam mężatką, jestem rozwiedziona. Jestem dość energiczna i pełna dynamizmu, ale mam też kilka dziecinnych cech. Wiele osób mówi mi, że wszyscy moi partnerzy są brzydcy. Na co ja odpowiadam, mężczyzna jest jak miś, im brzydszy, tym ładniejszy. Dla mnie nie ma znaczenia, czy jest wysoki, niski, gruby czy chudy. Wszystkim widzom oglądającym telenowelę w kanale Zon Romantica przesyłam uściski i ucałowania. Przysięgam, że go kocham. Obawiam się. Ale mój mąż tego chce, domaga się. To 3 razy tyle, ile normalnie w ciągu tygodnia. To sygnał, że będą problemy. Daisy, czy powinnam o czymś wiedzieć? Nigdy więcej w soboty i niedzielę o 19 w Zon Romantica. Jeśli lubisz łamać zasady, coś nie tak? Przekraczać granice. Nie chcę twojego pesymizmu, nie dzisiaj. Lubisz perwersję, nie? I wyczyniać cuda. Gdzie byłaś? Może jednak niekoniecznie chciałabyś, chodź, żeby marzenia stały się rzeczywistością. Wszyscy mamy coś do ukrycia wkrótce w Zon Romantica. Za chwilę smak twoich ust. Dobre potrawy mają swoją historię. On ma swój styl. Carlos odkryje sekrety przepisów kulinarnych. Jak myślisz, w czym tkwi prawdziwy smak? Aż się wstydzę powiedzieć. I gwiazd? A teraz pogrzebiemy w twoim życiorysie. Kiedy kucharz się poci, to zapewne coś pichci. Każdy będzie chciał spróbować, bo to przepyszne. Bałam się, że pocałujesz mnie w usta. Smaki i namiętności wkrótce w Zon Romantica. Za chwilę smak twoich ust. Cześć, jestem Eliana Feldman. Znajduję się w cudownym mieście Cannes, z cudownej urody Wenezuelką, Ligia Petit. Jak się czujesz? Szczęśliwa, że jestem w tym cudownym mieście. Powiedz, w jakiej telenoweli grałaś ostatnio? Ostatnio grałam w Wenezueli w serialu Samotna bez zobowiązań. Ale najważniejszą telenowelą w mojej karierze była Negra Consentida. Zagrałam w niej główną rolę. To było cudowne przeżycie.
Którą telenowelę lubisz najbardziej? Właśnie tę, bo grałam w niej najważniejszą rolę. W dodatku była kręcona w Wenezueli i świetnie sprzedawała się na całym świecie. To naprawdę dobry serial. Moim partnerem był kolumbijski aktor, więc praca z nim była swego rodzaju wymianą kulturową. Było cudownie. Z którym aktorem pracowało ci się najlepiej? W moim kraju jest dużo dobrych aktorów. Mam to szczęście, że jestem córką wielkiej aktorki Caridad Canelón. Moim ojcem jest znakomity aktor Juan Carlos Simanca. Pracowałam z kolumbijskim aktorem Pedro Rendonem i Wenezuelczykiem Luisem Fernandezem. Wszyscy są bardzo znani i wiele się od nich nauczyłam. Najlepszy pocałunek? Ilekroć się całowałam z moimi partnerami, było cudownie. Wszyscy są profesjonalistami i robili to znakomicie. To znaczy, całowali tak, jakbyśmy się szczerze kochali. Ze wszystkimi było mi przyjemnie. Bardzo dziękuję. Ja również. Czy możesz pozdrowić swoich fanów? Oczywiście. Ucałowania dla Zon Romantica. Dzięki, że tu jesteście. Pozdrawia was Ligia Petit. To nie miejsce dla nieśmiałych i pruderyjnych. To jest... O zakazanym związku. Jesteście gotowi? Zwykły czy specjalny pokój? Od teraz nie ma powrotu. Przeprowadzimy cię na mroczną stronę. Bez ograniczeń i wstydu. Na co się patrzysz? O ile cię nie nakryją. Latino Nights od poniedziałku do piątku o 22 w Zon Romantica. Aby mieć pewność, że przed trudnym dniem w szkole daje mu odpowiednie śniadanie, wybieram Nestle Nesquik. Bo płatki Nesquik zawierają pełne ziarno. Miej na niego oko. Kiedy widzę symbol pełnego ziarna na płatkach Nesquik, wiem, że węglowodany złożone i błonnik będą równomiernie dostarczać mu energii przez cały ranek, by na lekcjach mógł zachować koncentrację, bystry umysł i czerpać ze swych zajęć maksimum przyjemności. Doskonała robota. Nestle Nesquik. Pełne ziarno.